Drodzy internauci, pozdrawiam serdecznie. Drugi dzień kolejnego miesiąca, to już marzec. Nasze spotkanie z Bożym Słowem, z codziennikiem. Chcemy rozpocząć od przeczytania hasła biblijnego dzisiejszego dnia, tego pierwszego z Księgi Rodzaju, czyli pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie w 28 rozdziale, w 15 wersecie tak możemy przeczytać. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i sprowadzę Cię do tej ziemi. Moi drodzy, to słowa samego Boga, wypowiedziane do Jakuba. W bardzo ważnym momencie jego życia. Co się stało? Jakub, trzeba przyznać, narozrabiał. I to dosyć porządnie. Wyłudził błogosławieństwo od swego ojca Izaka. Stało się. Losy jego wisiały na włosku. Ostatecznie było trzeba uciekać daleko, do Haranu. Droga była daleka. Opuścił Berszebę. Udał się w kierunku wyznaczonym i wówczas przyszedł na jakieś miejsce, zatrzymał się na nocleg, aby odpocząć. Miejsce wydawało się całkiem normalne. Takie zagubione gdzieś w świecie, gdzie Pana Boga nie było chyba widać. Nawet nie przyszło, jak później sam wspominał patriarcha, mu do głowy, że Pan Bóg jest też na tym miejscu. I śniło mu się. Śniły się mu rzeczy niezwykłe. Drabina do nieba, aniołowie. Rzecz niezwykła. Wydawało mu się, że jest w raju czy w niebie, że jest tak blisko Pana Boga. Chociaż rzeczywistość ta realna przerastała go całkowicie. I usłyszał słowa, którymi rozpocząłem. Piękne słowa, jakże wymowne. Ja jestem z Tobą i będę Cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz i wrócisz. Sprowadzę Cię do tej ziemi. Jeszcze chyba powinno się przeczytać ostatnie zdanie zapisane w tym wersecie, bo nie opuszczę Cię, dopóki nie spełnię wszystkiego, co Ci obiecałem. Myślę, że te słowa warto czytać, że warto wracać do tych starych opowieści, które pokazują nam, jak działa Pan Bóg, który ma swoje plany, które niekoniecznie są naszymi planami. Czasem wydaje się, że wszystko się wali, że świat stanął naprzeciwko nas i nawet się z nas śmieje. Ale Pan Bóg nie zapomina o nas. Daje nam czasem w bardzo dziwny sposób tyle dowodów tego, że jest blisko nas, że możemy na Niego liczyć, że naprawdę nas nie opuści. Jego obietnice się wypełnią. Po prostu z nami jest. Nawet wtedy, kiedy nie wiemy i nie spodziewamy się, że jest tak blisko nas. Bliskości Boga wszystkim życzę. Dziś i każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.